Drodzy bracia i siostry Chrystusie Panu, drodzy Polacy, drogie dzieci, w drogą młodzieży, której papież wkłada nadzieję i o której mówi, wy jesteście solą tej ziemi. Urodziłem się w Polsce, wyjechałem, ale wrócił do tego kochanego kraju z USA po 10 latach, by przywrócić Polsce jej imię na mapach Europy i całego świata. By wynieść Polskę na ołtarze świętego Kościoła katolickiego, by wysłać ją z kajdą śmierci, poprowadzić do ziemi obiecanej Nowego Jeruzalem, nowej świątyni Pana, by nastąpiła jedność między narodami, w Polsce, mojej rodzinie, pod sztandarami miłości, mądrości Ducha Świętego, niepokalanego serca Maryi, Boga Ojca Jezusa Chrystusa. By nastała, kiedy owczar i jedyny pasterz, by przywrócić Polsce honor, godność, dumę, która została utracona przez pychę, chciwość, egoizm, tchórzostwo rządzących. Polska stała się Stanami Zjednoczonymi Europy z poszanowaniem prawa, wartości, kultur innych narodów, które będzie dziedziała pomocy bardziej potrzebujących, radość cierpiącym, leczenie chorym. Polskę wolną, sprawiedliwą, niezależną, która staje się potęgą i panią narodów Europy, całego świata. Taką Polskę pragnę zbudować nie dla siebie, ale dla was wszystkich. Dla was, moich dzieci, których kochałam ponad własne życie. Dla was pragnę się ofiarować. Do końca mojego życia, świadcząc o Bożym miłosierdziu i Bożym istnieniu. Wasz los, waszych dzieci, rodzin nie jest mi obojętny. Widzę wasz ból, wasze cierpienie. Dla was wszystkich, z miłości do Boga drugiego człowieka, pragnę korony. Pragnę Polskę zbudować na fundamentach wiary, na fundamentach chrześcijaństwa. Broniąc tego wszystkiego, o co walczono, za co dopada życie. Słyszeliście słowa, za wolność waszą i naszą. Pytam się was, co to znaczy dzisiaj? Jak te słowa odzwierciedlają rzeczywistość polską dzisiaj? Czy ma jakiekolwiek jeszcze znaczenie dla was, a zwłaszcza dla rządzących, którzy powinny być opiekunami narodu, a nie wywoływać wciąż niekończące się wojny i dzielić naród? Zawsze robiłem to, co oni chcieli. Szczyt, który miał, odpowiadał dla wszystkich, ale nie dla mnie. 3 lata temu obudziłem się. Zrozumiałem, kim naprawdę jestem i gdzie jest moje miejsce. Zrozumiałem, że tutaj w Polsce jest moje miejsce. Przy boku tych, którzy tworzyli historię. Tego dnia Bóg przemówił w moim sercu. Moje umyśle poczułem Jego obecność w moim sercu. Poczułem, że tego dnia Bóg mnie wezwał. Był jak to zrobił któryś z apostołów, tak i ja, bym wypłynął na głębie, bym przywrócił Polsce jej wartości, dowie, obliczej ziemi, tej ziemi, naszego pięknego, kochanego kraju. By Polska stała się wzorem na cel ludzkości, całych narodów, zwłaszcza tych, które Boga nie potrzebują, zwłaszcza tych, którzy odrzucają i sądzą, że Boga nie potrzebują. Sądzą, że wciąż
się buduje rządy, na zasadach niekończących się wojen, na zasadach cierpienia, niedowieści, bólu, niewinnych ludzi, którzy nic nie zasłużyli na to, co ich spotyka. Wróciłem, by na fundamentach wiary budować nową przyszłość tego świata, na zasadach prawdziwej miłości, jaką jest Jezus Chrystus. Kocham Polskę całym sercem i całą duszą. Nie mogę jej zostawić. Mam świadomość tego, co się dzieje w Polsce poza jej granicami. Polska zagraża mi niebezpieczeństwie. Zagrożona jest demokracja. Naród jest skłócony, zwaśniony. Boje ze sobą. Unia Europejska w różny sposób próbuje zmusić Polskę do ulokowania religii, która jest zagrożeniem dla całej ludzkości. A zwłaszcza islam, który napuka do granic Rzeczypospolitej Polskiej i cały czas napływa do Europy Zachodniej. Jej jedynym celem jest ból i cierpienie. Jest to najbardziej destrukcyjna religia wszechczasach, kiedykolwiek mogło powstać. Kiedyś był to nazizm, a dzisiaj jest to islam. Jeszcze nie. Chodzi coś, na co świat nie jest gotowy. I tylko wasza modlitwa jest w stanie ocalić wasze rodziny przed zgubą. Modlcie się gorąco. Poniesiecie na nie godzinę, kiedy Pan nadejdzie i karze się za swoje grzechy. Znaczy dnia, nie godziny, kiedy wybuchnie trzecia wojna światowa, najgorsza ze wszystkich. I zobaczycie ból i cierpienie, jako nigdy do tej pory nie poznał świat, którego nie było nigdy podczas istnienia tego świata. Tak ogromny, że to, co zobaczycie, sami nie będziecie mogli w to uwierzyć. I zobaczycie, co się dzieje, kiedy wiary i Boga się odrzuca. Gdy się wypycha wartości, które zostały naznaczone przez człowieka w zaranie dziejów. Trzyliście. Wielki mąż z Ameryki, odsocznymi granicami swoją przemożną opiekę, której swojej szczęśliwości królować będzie. Słyszeliście jego imię 44. Rzeczywiście, patrzysz na miesiąc, w którym się urodziłem, cztery od początku i od końca wychodzi 44. Słyszeliście krwi słowiańskie. O wielkim myśli i wielkim duchu. Słyszeliście, z ludu będzie się wywodzić. Swe serce na straży ziem położy. Namiestnik wolności na ziemi widomy. I anioł go wiedzie. Tytuł jego, lud ludów, jego życie, jego przeszłość. Wszystko, co reprezentował, to jest trud trudów. Krew jego, dawne bohatery. Słyszeliście. Na sile i woli narodu będzie budował potęgę, kierując się zasadami świętymi dla narodu. Bóg, honor, ojczyzna. Słyszeliście. Prorocy na stronę od Musa. Łączy te wszystkie proroctwa, jakie czas łączą się ze mną. Każdy, kto nie wierzy. Każdy, kto uznajmiesz za wariata, że sobie wymyśliłem. Że sobie pewnego dnia napisałem. Sobie wytworzyłem swoje wyobraźni. Że sobie wmówiłem.
Niech poświęci jeden dzień czasu albo kilka dni. Niech przeczyta te wszystkie proroctwa i zobaczy, czy te wszystkie proroctwa wszelkie nie łączą się ze mną. Czy jednak się mylę? Czy ktoś, kto się ze mnie śmieje, to jednak on ma rację, czy ja mam rację? Niech zobaczy i powie mi, czy naprawdę ja się mylę. Słyszeliście, nie do pogan, nie do Unii Europejskiej, USA czy Rosji, ale do Polski. I wiara chrześcijańska, ale już przyszłość całej ludzkości. A się czy o tym słowa. Chodzi czas Polski i upadek jej wrogów. Słyszeliście? Polska będzie dostojna, mocna, wielka, atrakcyjna. Przyszedł właśnie przez to, że szerzej konsekwencji oprzy swoje życie, swoją politykę na zasadach chrystusowych o wiele bardziej niż kiedykolwiek. Polska będzie źródłem nowego prawa. W Polsce będą składać się narody Europy. Słyszeliście? Polska odrzuci piętno niewoli. Stanie się mocarstwem w Europie. Słyszeliście? Mickiewicza. Polska Chrystusem narodów. Słyszeliście? Oni będą zalać się losy Europy. Słyszeliście? Proszę Nostradamusa i ojca Klimuszko. A zwłaszcza ojca Klimuszko, który pisał wszystkie te proroctwa. Kierowane przez Boże miłosierdzie, którego jest serce zawsze obleczone. Może te wszystkie proroctwa o mnie z czasem przebudzenia, z czasem powrotu, z moim sercem, życiem i tym, co czuję. Powiedzcie dla mnie, czy to przypadkiem łączy się ze mną? Bo według mnie się tak łączył w jakiś sposób ze mną. Wiem, że część osób w to nie uwierzy. Wiem, że część osób uzna mnie za szaleńca, za wariata, któremu należy się pomóc. Się zwariowałem. Wiem. Czy coś powie mi, czy mnie zna, czy mnie pamięta, kiedy 10 lat temu byłem w Polsce. Wiem. Część osób przyjdzie i powie mi, nie masz władzy, pieniędzy, stanowiska, znajomości. Jesteś mało znany. Więc jak chcesz sięgnąć po koronę królów? Jesteś słaby. Ocenił mnie po kładce. Będą się ze mnie śmiali i nabijali ze mnie. Będą drwili ze mnie. Ale... ale wiesz... że znajdą się ludzie, którzy we mnie uwierzą, którzy nie oceniają innych po kładce. Ludzie, którzy naprawdę od serca kochają swój kraj. Więc są w stanie oddać dla niego własne życie. Jak to robią wielu, którzy walczyli o wolną, niezależną i sprawiedliwą Polskę. Za wolność, waszą i naszą. Ludzie, do których Polska, Bóg, honor, ojczyzna nie jest tylko napisem. Ludzie, do których słowa Bóg, honor, ojczyzna, słowa tak pamiętne, tak święte dla tego polskiego narodu, tak mocno odrzucane przez rządzących, tak mocno sponiewierane, znaczył więcej niż tylko zwykły napis.
ludzie, którzy pragną bardziej dobra kraju niż pieniędzy czy popularności. Ludzie, którzy proszą mi dojść do władzy. Polska stała się, jak o niej powiedziano, Stanami Zjednoczonymi Europy. Najsilniejszy, najpiękniejszy. No będzie szakanym krajem. Cztery padnie cała Europa. Cztery padnie Rosja, czy Stany Zjednoczone. By Polska stała się nowym początkiem Rzeczypospolitej Polski. By stała się Rzeczypospolitej Polską obojga narodów. Jak to kiedyś miało miejsce za czasów Husarii. Sam sobie z tym nie poradzę, nawet jeśli sam mam wiarę. Bo wiara nie wystarczy, jeżeli nie masz działania. Jeśli nikt nie mi pomoże tworzyć partię, wejść do parlamentu, przygotować władzę, by dać polskiemu narodowi to, co mu odebrano, to, co Polska utraciła. I wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy się dopuścili zdradę w polskim narodzie. Podobrać im wszystko, co mają, by zrobić się, jak to jest. Kiedy polska rodzina ma się lepsze jutro. Kiedy młodzież wyjeżdża z kraju, podchodzi do wniosku, że Polska nie ma przyszłości. By zrobić to, co się powinno zrobić. Wywalić z kraju poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich zdrajców, wszystkich tych, którzy niszczą polskie imię, tych wszystkich, którzy nie mają Boga i wiary we własnych sercach. Jeśli nikt mi nie pomoże, to ty wtedy skończy się na marzeniach. A Polska nigdy nie stanie się potęgą panią narodów Europy z całego świata. Mam pomysły, mam wizję, wiem, jak zbudować Polskę wolną, sprawiedliwą i niezależną. Taką, która będzie żyła się wszystkim dostatnie. Taką, o jakiej wszyscy marzą. Może niewielu, że nie wszyscy mają tę odwagę powiedzieć, ale wszyscy chcą Polski wolnej, sprawiedliwej, niezależnej, bez podziałów. Polski, który wszyscy obywatele będą traktowani na równi i nikt nie będzie sam ponad prawem. Nie ma znaczenia, kim jest. Bez waszej pomocy, bez pomocy innych ludzi, sam sobie, a dzisiaj mam wiarę, nie poradzę. Z pomocy zwłaszcza tych, którzy są w polskim parlamencie, żeby wejść do parlamentu, tworzyć nową partię, której każdy obywatel będzie traktowany z godnością i szacunkiem, na jaki zasługuje każdy człowiek. Jeżeli znajdą się ludzie, tacy, którzy kochają swój kraj i dla niego są w stanie oddać życie, ludzie, którzy napis Bóg, honor, ojczyzna jest tylko napisem, który można się czytać, recytować, się nauczyć. Ludzie, którzy pragną dobra kraju, a przede wszystkim sprawiedliwości dla
wszystkich obywateli w Polsce poza ich granicami. To mój numer telefonu i adres mail. Znajdźcie pod spodem. Jeśli ktoś chce do mnie dołączyć, by walczyć o Polskę wolną, sprawiedliwą i niezależną, by walczyć o wolność, za odbranie polskiemu narodowi, a przede wszystkim honor i dumę, których Polska już nie ma, którą utraciła, wspychę, chciwość, tchórz, egoizm rządzących. Proszę, piszcie mi na adres mail. To wszystko to nie są żarty. To wszystko, co dzisiaj jest usłyszane. Będzie zapamiętane przez pokolenia jako zalążek wielkiej rewolucji. Nowego początku dzieje Rzeczypospolitej Polskiej, obojga narodów.